Siematko, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Imperializm Wielkiej Brytanii. Już pierwszy odcinek był na kanale, więc zapraszam was oczywiście do oglądnięcia. Zapraszam was także do oglądnięcia Imperializm z Hiszpanii, były już pierwszy odcinek oraz drugi, żeby zrozumieć, dlaczego na mapie Europy jest właśnie Atletico jako Hiszpania. Więc zapraszam was bardzo serdecznie do oglądnięcia i przypominam oczywiście o subskrypcji i lajku, bo ostatnio coś wam z tym nie idzie, ani lajki, ani subskrypcje. Trochę na niższym poziomie, więc liczę na was, że teraz wbijecie tego więcej. No i co, bez żadnego gadania, przejdźmy do pierwszej walki w tym odcinku. Jako pierwszy na kole w tym odcinku jest wylosowany Aberdeen, który atakuje w lewą stronę. No i to jest atak na duży teren, na Ross Country, więc no tak wyglądają dwa zespoły. Nie wiem, który jest lepszy, no ale to Aberdeen wygrywa 1-0. No i przejmuje giga teren, naprawdę kontrolują już całą górę tej mapy. No ale też zyskują zawodnika, którym jest Danda. Jako drugie wylosowane jest Crowley Town, którzy atakują w górną, prawą stronę. No i tutaj mają szczęście, atakują na pusty teren pod Londynem, więc powiększają się troszeczkę na naszej mapie. Następnie wylosowane jest Notts County, którzy atakują w prawą stronę. No i to jest atak na Lincoln City, duży teren, ale drużyna nie jest najlepsza i zobaczmy, kto wygra ten mecz. No i Notts County wygrywa 1-0, więc przyjmują duży, fajny teren, powiększają się bardzo ładnie i zyskują zawodnika, którym jest Walker. Kolejna wylosowana drużyna to Bristol City, którzy atakują w lewą dolną stronę. No i tutaj mają fajne spotkanie. Bristol, które się mocno powiększyło, i Cardiff, które wkroczyło do Anglii, bo przypominam, oni normalnie są tam wyżej w Walii. No, dwie drużyny na bardzo podobnym poziomie, ale to Cardiff City wygrywa 3-2, więc dalej kontynuują swoją tutaj dominację w Anglii, przyjmują niesamowity duży teren tak naprawdę, no i zyskują też zawodnika, który jest fajnym wzmocnieniem, bo tym zawodnikiem jest Rob. Następnie wylosowane jest Newcastle, który atakuje w dolną, lewą stronę, no i tutaj atakują na pusty teren, więc tylko się powiększają na naszej mapie. Następnie wylosowany jest Tottenham, który w ostatnim odcinku zaczął bardzo dobrze to imperializm. Tym razem atakuje w lewą stronę i to jest atak na Wickham. No, powinni to wygrać bez problemów. No i wygrali, ale z dużymi problemami. Dopiero w karnych wygrali 4-1. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Ale jednak wygrywają ten mecz, więc przejmują ten teren i znów się fajnie powiększają. No i zyskują zawodnika, który myślę, że jakimś większym wzmocnieniem dla nim nie jest, ale przychodzi do nich stryjek. Kolejny wylosowany na kole jest West Ham, który atakuje w lewą górną stronę, no i to jest atak na Tottenham, czyli Tottenham dwa razy z rzędu jest w tym imperializm, ale teraz tak się prezentują dwie drużyny, no i tutaj obydwie mają ponad 4 gwiazdki, więc ten mecz będzie grany. No i Tottenham zaczyna bardzo dobrze to spotkanie, bo Richarlison już w trzeciej minucie trafia bramkę na 1-0. Kontynuują na sam start drugiej połowy, 50 minuta, Maddison sprzed pola karnego i jest już 2-0 dla Tottenhamu. No i gdyby tego było mało, no to w 80 minucie tutaj Lottel, co wystawa piłkę, i Bentancur w polu karnym trafia na 3-0. No i takim wynikiem kończy to spotkanie. Tottenham wygrywa z West Hamem 3-0. Pogrom, prawdziwy pogrom. No i dzięki tej wygranej Tottenham zyskuje małą część Londynu. No a w dodatku zyskuje zawodnika i to nawet dobry zawodnik na ławkę dla nich, bo Paqueta dołącza teraz do Tottenhamu. Kolejnie na kole wylosowany jest Middlesbrough, który atakuje w dół. No i to jest atak na Harrogate Town. No tutaj dwa duże tereny walczą. No i zobaczymy, kto to wygra. No Middlesbrough ma jednak lepszy skład. No i udowadniają to, wygrywają 2-0, więc bez problemów. Zyskują teren bardzo fajny, powiększają się mocno, już są naprawdę taką mocną granicą, żeby z dołu do góry przejść, trzeba po prostu z nimi walczyć. No i zyskują zawodnika, którym jest Armstrong. Kolejny na kole wylosowana jest Coventry City, który atakuje w prawą stronę. No i to jest atak na Northampton. Nie dość, że mają mniej więcej takie same tereny, to jeszcze te dwie drużyny mają bardzo podobny poziom. No i to spotkanie będzie bardzo wyrównane, ale to Northampton wygrywa 2-1, więc wygrywa to spotkanie. Zyskuje ten teren, więc fajnie się powiększa w centrum Anglii. No i zyskuje bardzo fajnego zawodnika, którym jest Van Ewijk. Następnie na kole wylosowany jest Bristol Rovers, które atakują w prawą górną stronę. Atakują na Forest Green. No, pierwsza drużyna z Bristolu odpadła z Cardiff. Teraz atakują w drugą stronę. No i zobaczymy, kto to wygra. No i Green Forest wygrywa, mimo że nie byli w ogóle faworytem. Dają radę pokonać Bristol Rovers i zyskują ten, no co prawda mały teren, ale jakże ważny, bo dzięki temu zyskują upgrade, którym jest Collins. Naprawdę dobre wzmocnienie.
Następnie wylosowany jest St. Johnston, którzy atakują w dół. No i tutaj jest pusty teren, więc po prostu się powiększają. Następnie wylosowany jest Burton Albion, którzy atakują w górę. No i to jest atak na Derby County. No, dwie drużyny bardzo równy poziom mają, ale to Burton Albion wygrywa 3-2 i fajnie się tutaj mogą powiększyć. Mieli taki malutki teren, teraz są fajnie powiększyli się. No i zyskują też fajne wzmocnienie. Zawodnik, który do nich dochodzi, to Cashin. Następnie wylosowany jest Sheffield Wednesday. No i atakują w prawą stronę, prawą górną stronę i to jest atak na Rotterdam United. No dwie też bardzo równe drużyny, ale to Sheffield wygrywa 1-0, więc zyskują teren, powiększają się i zyskują zawodnika, którym jest Johansson. Kolejna drużyna to Leyton Orient, którzy będą atakować w górę. No i tutaj atakują na Colchester United. No Colchester ma duży teren po ostatnim odcinku. No dwie drużyny są bardzo podobne, ale to Colchester wygrywa 3-2, więc znów wygrywają, przejmując wprawdzie tym razem dosyć mały teren, ale fajnie, że wkraczają do Londynu, no i mają dwa upgrade'y. Przypominam tutaj dla tych, co nie wiedzą, Leyton Orient w poprzednim odcinku wygrali, więc zyskali zawodnika, więc teraz Colchester wygrywa zawodnika, którego oni wcześniej zyskali, plus jednego zawodnika z Leyton Orient, który jest na początku w ich drużynie, dlatego zyskują teraz Fleminga oraz Grahama. Kolejne wylosowane jest Burnley, który atakuje w prawą stronę. No i tutaj atakują na Bradford City. No ta drużyna ma małe szanse. Jest o wiele gorsza niż Burnley, ale dają radę wygrać 2-1, więc zyskują teren Burnley. Powiększają się, ale też zyskują dwa niesamowite dla nich upgrade'y. Jest to Trezor oraz Nichols. Kolejny wylosowany jest Everton, który atakuje w dół. No i oni atakują na Shrewsbury Town, które w pierwszym odcinku nie walczyło, ale zyskało pusty teren. No teraz Everton no jest o wiele lepszą drużyną od nich, ale po raz kolejny to Underdog wygrywa. Mecz zakończył wynikiem 2-2, a w karnych Shrewsbury wygrało 4-2, więc brawa dla nich. No, pokonują giganta, jedna z najlepszych drużyn tak naprawdę w Anglii, trzeba przyznać, bo jednak są z Premier League, więc są w tej topce. No ale to teraz Shrewsbury zyskuje ich teren, więc fajnie się powiększa, a w dodatku zyskuje 3 upgrade'y, są nimi Pickford, Powell oraz Bakker Richardson. Następnie na kole wylosowane są Rangersi, czyli drużyna ze Szkocji, która atakuje w prawą dolną stronę, no ale akurat to jest luka, gdzie nie ma przeciwnika, więc zyskują po prostu pusty teren i się powiększają. Kolejne wylosowane jest Leicester, a ja wam przypominam oczywiście o lajku, jeśli ta seria wam się podoba, no i subskrypcji, jeśli chcecie mnie wesprzeć, no bo i też nie przegapić kolejnych odcinków, no bo tak jak mówiłem, ostatnimi czas jest troszeczkę gorzej, no ale zobaczmy, gdzie teraz Leicester zaatakuje, atakuje w lewą stronę, no i to jest atak na Stoke City, no i tutaj było blisko, abyśmy zagrali ten mecz, ale Stoke City ma 3,5 gwiazdki, nie 4, a przypominam, gramy mecz dopiero, jeśli dwie drużyny mają 4 gwiazdki. No ale zobaczmy, kto tutaj wygra ten mecz i Leicester bez problemu wygrywa 3-0, więc zniszczyli ich totalnie, zyskują ich teren, więc fajnie, Leicester znów się tutaj powiększa, powoli się ulepszają. No i zyskują zawodnika, którym jest Haksabanovic, chyba tak to się czyta. Kolejno na kole wylosowany jest Peterborough, który atakuje w górę, no i to jest atak na Notts County, którzy już dzisiaj wygrali jedno spotkanie, no i zobaczymy, czy teraz im się znów to uda, no i tak jest, wygrywają 3-1, więc dalej idą za ciosem, przyjmują kolejny fajny teren, znów się powiększają i zyskują zawodnika, którym jest Clark Harris. Następnie na kole wylosowany jest Reading, który atakuje w prawą stronę. No i atakują na Tottenham, no atakują się na giganta. Na razie wygrywają wszystko, nawet z drużynami z Premier League. No ale to Reading wygrywa 2-1. Tottenham upadł w tym spotkaniu, zostali pokonani. No i niesamowite, że Reading przyjmuje po pierwsze teren Tottenhamu, którzy już naprawdę troszeczkę go nazbierali. No i zyskuje niesamowite wzmocnienia i to dużo ich, bo do nich przychodzi teraz Son, Flecken, Paqueta, Head, Barclay, Begovic oraz Stryjek. Niesamowite, jak teraz oni się ulepszyli i wyeliminowali jednego z faworytów, myślę, że na pewno byli w top 10, w tym imperializm. Kolejny na kole jest wylosowany Chelsea, czyli znów drużyna z Londynu. Oni teraz atakują w lewą, troszeczkę dolną stronę, ale jednak łapią się o Fulham, czyli to będzie walka dwóch drużyn z Londynu. No i tutaj obydwie drużyny mają 4 gwiazdki minimum, więc ten mecz będzie zagrany. No i to Fulham już w drugiej minucie, Raul strzał z pola karnego, z fałsza i wychodzą na prowadzenie. Fulham wygrywa z Chelsea na sam start.
No ale Chelsea długo nie czekało na odpowiedź. W czwartej minucie Gallagher do Jacksona, tutaj Enzo, także strzał z daleka, też wewnętrzną częścią stopy i jest już 1-1. W 25 minucie znów Chelsea atakuje, tutaj Jackson dobrze trzyma tą piłkę, Enzo Fernandez w polu karnym i jest już 2-1 dla Chelsea. Dużo tutaj się dzieje w początku tego meczu. 28 minuta i Chelsea znów z akcją. Tym razem Sterling wykładał do Jacksona, na ten lewą nogą pokonuje Leno. Jest już 3-1, a jeszcze nie ma 30 minuty. Gdyby tego było mało, to w 32 znów Fulham atakuje. Tym razem to Williams przed pola karnego pokonuje bramkarza. Jest już 3-2. Jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy tutaj Kastań leci prawym skrzydłem. Wchodzi w pole karne, podaje do Raula Jimeneza, no i ten strzela na 3-3, więc jest remis do przerwy, ale w 50 minucie, ledwo co się zaczęła druga połowa, Sterling na 3 znajduje Gallaghera, ten do pole karne do Jacksona, już jest 4-3 dla Chelsea, więc znów wychodzi Chelsea na prowadzenie. No i w 76 minucie Gusto tutaj w polu karnym do Enzo Fernandeza, ten jeszcze wrzuca tą piłkę, Leno broni, ale Gallagher dobija, jest 5-3, więc już Chelsea odskakuje Fulhamowi. Ale jeszcze nie jest koniec tego meczu. No ale niestety, bo Chelsea w 81 minucie prowadzi atak Cucurella na skrzydle. Wrzutka tej Jackson jeszcze odgrywa do Sterlinga, no i ten daje gwóźdź do trumny. No i Fulham przegrywa niestety 6-3 z Chelsea. Walczyli tyle, ile mogli, no ale w drugiej połowie już nie mieli sił, no i Chelsea wygrywa to spotkanie. No i tak jak widzieliście, niesamowity był to mecz w tym Londynie. Chelsea wygrało 6-3 z Fulhamem, no i przejmują ich teren, troszeczkę się tam powiększają w tym centrum Londynu, no ale zyskują fajnego zawodnika, bo Palinia przychodzi do Chelsea i myślę, że może wzmocnić ich środek pola. Dalej wylosowane jest Northampton Town, którzy już dzisiaj także grali, atakują w prawą stronę, no i tutaj atakują na szczęście dla nich na pusty teren, więc po prostu sobie go biorą i się stają coraz więksi w centrum Anglii. Następnie wylosowany jest Plymouth Argyll, atakują w górę, no i to jest atak na Cardiff City, czyli Cardiff znów ma szansę, żeby zyskać naprawdę duży teren, bo jeśli z nimi wygrają, no to zyskają też ten pusty teren za nimi, no zobaczymy, kto tutaj sobie poradzi. No i Cardiff City kontynuuje dominację w Anglii, zyskują kolejne tereny, bo wygrali aż 3-1 to spotkanie, więc zyskują ten teren oraz ten teren pusty, który był za nimi, więc naprawdę mają już oj duży teren, jeden z największych myślę aktualnie na mapie, no i zyskują zawodnika, którym jest Cooper. No i od razu po tym to Cardiff City jest wylosowany na kole, więc znów mają szansę, by się powiększyć, atakują w prawą, troszeczkę górną stronę, no i jest atak na Swindon Town. No tutaj myślę, że Cardiff jest lepsze, więc powinni to wygrać, miejmy taką nadzieję. No i wygrali 4-2, więc Cardiff kontynuuje kontrolę Anglii, no widzimy już mocno się, mocni są na tej mapie, po prostu są naprawdę duzi, cała lewa dolna część jest ich, no jeszcze zobaczcie ile w Walii jest pustych terenów, które mogą tam jakoś tam ich pozbierać niedługo, jeśli będą atakować w górę, no ale jak na razie zyskują zawodnika, którym jest Austin. Następnie na kole wylosowany jest St Johnston, tym razem atakują w górę, co oznacza, że atakują na Aberdeen, czyli tutaj no dwa jak na razie największe tereny w Szkocji, zobaczymy kto wygra to spotkanie, może być wyrównane, ale to Aberdeen wygrywa 2-0, czyli jeszcze bardziej się powiększają, zyskują kolejny teren, no i zyskują zawodnika, którym jest McGowan. Jako ostatnia drużyna wylosowana na kole dziś to jest Leeds United, którzy w ogóle jeszcze nie brali udziału w tym imperializm, atakują w lewo, no i atakują na Bradford City, a dobrze wiemy, że oni ostatnio wygrali, więc no może być ciekawe, Bradford się polepszyło, no ale zobaczymy, czy sobie dadzą radę z Leeds United, no i tak też się dzieje, remis 1-1, ale Bradford wygrywa 3-2 w karnych, więc no zyskują kolejny teren, powiększają się, stają się kimś ważnym na tej mapie, no i w dodatku zyskują kolejny bardzo dobry upgrade dla nich, bo Ampadu do nich dołącza. No i w tym odcinku to na tyle. Widzicie teraz mapę z początku z tej serii, czyli jeszcze przed pierwszym odcinkiem, do którego oczywiście Was zapraszam, żeby go oglądnąć, żeby wiedzieć o co tutaj w ogóle chodzi. No i widzimy teraz jak ona się zmieniła, no mimo wszystko już są zmiany, nawet duże, no bo przypominam, że w pierwszym odcinku były już 22 i 21 walk, w tym odcinku także 21 walk, plus tutaj chyba było 5 zabranych pustych terenów, więc no już jest ponad 42 walki są za nami, no i tutaj chyba z 10-15 pustych terenów zebranych, więc już ta różnica jest, ale jeszcze przed nami są 62 drużyny, więc jeszcze to nie jest koniec tego imperializmu oczywiście. No i zapraszam Was oczywiście także, żeby oglądać ten imperializm z Hiszpanii. Pierwszy, jak i drugi odcinek, tam są tylko dwa
bo jest mniej klubów. Tutaj będzie aż 5, na razie to był drugi, więc już za tydzień będzie trzeci, potem czwarty i piąty, więc naprawdę zapraszam was do subskrypcji, żeby ich nie przegapić, bo naprawdę czym dalej będzie ciekawie. Jeszcze wcześniej grał Manchester United, Manchester City, Arsenal, te drużyny jeszcze w ogóle nie grały, więc jeszcze dużo przed nami. No a co, ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, widzimy się już w środę dla kariery Jamala, jeśli ktoś z was ogląda, jeśli nie, no to zapraszam, bo naprawdę też jest fajna seria. No a jeśli nie, no to za tydzień na kolejny odcinek z Imperializm. Dziękuję wam za oglądanie, przy tym oczywiście łapkę w górę i subskrypcji. No i co, widzimy się już niedługo, cześć!